Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Tak jak obiecałem, będzie teraz królował futbol, czyli będę Wam opowiadał o polskich zespołach, które reprezentowały nas w europejskich pucharach. Jest coraz lepiej z kondycją polskiej piłki, ponieważ drugi rok z rzędu w fazie grupowej Ligi Konferencji mamy dwa zespoły. Pamiętamy, rok temu Raków i Legia. W tym roku Jagiellonia i również Legia będą grały w tych rozgrywkach grupowych. Jeszcze kilka lat temu Lech grał także w rozgrywkach grupowych. Jeszcze wcześniej Legia, zobaczcie moi drodzy, co roku od kilku lat reprezentuje nas przynajmniej jeden klub w tych rozgrywkach grupowych. Można powiedzieć, że Legia Warszawa jakby rozpoczęła ten piękny czas, później następnie Lech to kontynuował, w zeszłym roku Legia Raków. Niby można być niezadowolonym, że Wisła czy Śląsk Wrocław odpadały. Nie gra nikt z naszych zespołów w Lidze Mistrzów czy Lidze Konferencji, ale pomalutku trzeba odbudowywać ten ranking i od kilku lat polskie zespoły ten nasz ranking budują. Jestem ciekaw, na kogo w tej fazie ligowej trafimy, oby Jagiellonia i Legia punktowały. Ja jestem zbudowany postawą Wisły Kraków, bo od tej drużyny najmniej wymagałem, a pierwszoligowiec dużo cennych punktów zdobył i dostarczył nam pięknych, wspaniałych chwil. Ale o tym za chwilę. Ten magazyn odpoczynam od podsumowania i skomentowania występu Legii. Potem będę Wam opowiadał o Jagiellonii, a na końcu o Wiśle, która, no, można tak powiedzieć, że napisała piękną historię, oby najszybciej do tej ekstraklasy powróciła. No więc jeżeli chodzi o to spotkanie Legii z Drittą, ten mecz mnie rozczarował. Można powiedzieć, że wojskowi to spotkanie przepchnęli. Wygrali 1-0 po golu Petharta. Cieszy to, bo zapowiadało się na remis, a biorąc pod uwagę klasę rywala, mecz w Kosowie, no to jednak od Legii wymaga się zwycięstw, więc po słabym spotkaniu w wykonaniu drużyny Fejo mecz został przepchnięty. Punkty można zapisać w tym naszym rankingu klubowym i jak najszybciej zapomnieć, bo to ciężko się oglądało. Nawet w pewnym momencie komentatorzy tego spotkania, redaktor Laskowski i także były reprezentant kadry Jerzego Engela, legendarny napastnik tej kadry, Joker, czyli Żewłako, w pewnym momencie no szyli, tak to powiedzmy, bo no, na boisku nie było o czym, nie było nic ciekawego, na boisku się nie działo, a komentatorzy zamiast no, usnąć, próbowali w jakiś sposób umilić nam to spotkanie. Więc dlatego cieszy mnie wygrane. Jeżeli nie oglądaliście spotkania Legia Drita, no to wiele nie straciliście. O dziwo, tutaj Tobiasz musiał się wykazać, bo Drita miała kilka sytuacji. W przystanie 0-0 niejaki Mustafa łapał się aż za głowę, bo nie wykorzystał takiej setki. Legia też miała swoje sytuacje. W Szołek na początku nie wykorzystał dobrej sytuacji, a potem jednak wojskowi zawodzili, więc Fejo próbował różnych rozwiązań. Kramer grał takie sobie spotkanie, francuski napastnik również, pojawiał się Gual i Petkart. I Czech zdobył tą zwycięską bramkę. Tym razem wystąpił w roli Jokera. No i można tak powiedzieć, że ten gol był nie w jego stylu. No bo przyzwyczailiśmy się, że czeski napastnik zwykle zdobywa wiele bramek po dośrodkowaniach. Wykorzystuje swoje warunki fizyczne
i zwykle te gole zdobywa głową, a dzisiaj jednak to zrobił tak w stylu Guala. No i tyle, jeżeli można mówić o tym spotkaniu. Jeszcze warto tu nadmienić, że było dużo żółtych kartek. W pierwszej połowie nie mieliśmy żadnego celnego strzału. Drita znów to spotkanie kończyła w dziesiątkę. Tobiasz w tym spotkaniu rozgrzał się, ale jeżeli Legia Warszawa marzy o mistrzostwie, no to musi zdecydowanie poprawić tą swoją grę, grać lepiej w tych kolejnych spotkaniach, no bo ostatnio w tym meczu ze Śląskiem Wrocław, no i właśnie dzisiaj z Dritą, no ta dyspozycja nie była najwyższa, ale najważniejsze, że zadanie zostało wykonane. Fejo awansował do tych rozgrywek grupowych. Legia Warszawa po raz drugi z rzędu gra w lidze konferencji, oby napisała podobną historię, aby znów powtórzyła zeszły wynik, gdy rywalizowała w fazie pucharowej z Molde. Czekam na rywali. Mam nadzieję, że atrakcyjni przeciwnicy przyjadą. W zeszłym roku była Aston Villa, to może w tym roku Chelsea, Londyn. Byłoby ciekawie, moi drodzy. No i tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. Legia wykonała swoje zadanie, miała awansować. Cieszę, że jest ten drugi awans rzędu. Teraz przychodzę do drugiego spotkania. Jagiellonia Białystok przegrała niestety z Ajaxem Amsterdam w Amsterdamie 3-0. Mistrz Polski był tłem tego spotkania. Na dobrą sprawę to Holendrzy w tym spotkaniu królowali i dominowali. Abramowicz starał się kilkakrotnie, bronił Jagę ratował i na szczęście Duma Podlasia nie traciła kolejnych bramek, jednak Liga Europy to za wysokie progi, Ajax tam się znajduje, a Jaga musi wyjść z tego kryzysu i w lidze konferencji grać zdecydowanie lepiej, no ale tak to jest, jeśli zarówno właściciel Jagiellonii, także dyrektor sportowy Masłowski, pamiętamy, przed startem eliminacji mówili, że fundusz na transfery jest zero. Ostatnio w meczykach była porównywana Jaga, jeżeli chodzi cenowo, pierwszy skład, także ławki rezerwowe. No i w sumie ta różnica finansowa, jednak nie było tego błysku. Ten kryzys się potwierdził. Jaga nas przyzwyczaiła, że w zeszłym sezonie grała ofensywnie. Dużo bramek zdobywała, dużo traciła, ale jednak z Ajaxem powinno się grać zdecydowanie nie tak odważniej. Szkoda, że nie zdobyli żadnego punktu w tym dwumeczu. Ja powiem Wam szczerze, że tak po cichu liczyłem, że może w rewanżu będzie remis, no ale no nic, trzeba się podnieść i wrócić do formy, no bo tak jak pamiętam, Jaga dawno tylu spotkań w tak krótkim okresie czasu nie przegrała. Oby jak najszybciej już po tych spotkaniach na przerwę reprezentacyjną drużyna trenera Sieniemca wróciła na te właściwe tory, no bo jeżeli ten kryzys będzie dłużej tak trwał, no to drużyna, w której Imas króluje, może w pewnym momencie zapomnieć o obronie tego tytułu i bardziej będzie patrzyła, czy nie bronić się przed spadkiem, no bo w tym sezonie, patrząc na ten początek, Legia, Lech, Krakowia, Pogoń, no Raków, jest dużo chętnych do mistrza i pucharów. Zaraz te mistrzostwo i szansa na obronę odjedzie, ale najważniejsze jest to, że mistrz również wykonał zadanie, czyli znalazł się w lidze konferencji. Jaga Duma Podlasia nie dała rady trafić do Ligi Mistrzów ani Ligi Europy, jest w lidze konferencji. W tym momencie, jeżeli chodzi o stan tej polskiej piłki, należy się cieszyć, że mamy drugi raz z rzędu dwa zespoły w tych rozgrywkach grupowych, no bo Liga Konferencji to jest ten etap rozgrywek, gdzie jakby polskie zespoły mogą zbudować swoją markę, no i dołączyć do Czechów, którzy od wielu lat tak budowali ten swój ranking i dlatego tak ważne jest, żeby drużyna trenera Sieniemca w tym najważniejszym momencie w tych rozgrywkach grupowych powróciła do formy i tam jednak z podobnymi rywalami jednak nie ponosiła takich bolesnych
porażek. Jeżeli chodzi o europejskie puchary, to Śląsk Wrocław mnie najbardziej zawiódł, bo jednak klub z ekstraklasy no, powinien przynajmniej do tej rundy dotrzeć i zdobyć tych więcej punktów. Wisła Kraków to dla mnie drużyna, która oczarowała mnie w tych rozgrywkach, no bo zapewniła nam w te czwartkowe wieczory dużo emocji. Przede wszystkim potrafili Lapi wyeliminować, gdzie dużo punktów zdobyli. Z Rapidem walczyli, no tamten rywal był silniejszy. Z Trnawą nas szokowali w niesamowitych okolicznościach, odrobili straty. No i z drużyną z Belgii, co prawda pierwsze spotkanie przegrali, ale w tym drugim spotkaniu wyjazdowym narobili stracha przeciwnikowi. W pewnym momencie, gdy było 3-0, powiem Wam szczerze, że zacząłem marzyć i myśleć o tym, żeby Wisła znów zrobiła pewnego rodzaju znów taką sensację, ale w tamtym momencie przeciwnik, gospodarze zdobyli gola kontaktowego. No i na osłodę, można by powiedzieć, piękne zakończenie tej wiślackiej przygody w Europie był gol z Jawińskiego, z Wolińskiego, przepraszam, w tym spotkaniu 4-1. Drużyna Kazimierza Moskala wreszcie grała w tym takim krakowskim stylu. Wiślak z krwi i kości, Uryga zdobył bramkę na 1-0, potem Kis na 2-0, no i Gogół na 3-0, no i wtedy pojawiły się takie te moje marzenia. A może jednak uda się, no ale niestety w tym pierwszym spotkaniu w Krakowie Wisła przegrała wtedy 6-1, więc 7-4, no za dużo tych bramek wtedy straciła, ale no jednak jeżeli chodzi o postawę Białej Gwiazdy, to jestem dumny. W Belgii być pierwszoligowcem, wygrać 4-1, grać pięknie w ofensywie, lepiej w defensywie tym razem i w ten sposób Wisełka zdobyła kolejne punkty do rankingu. No i także ważna sprawa, bo do tej pory przyzwyczailiśmy się, że Rodado był takim zawodnikiem, który zwykle zdobywał bramki. Pamiętacie, że już ma podwójną liczbę w tym sezonie i gdy poprzednio Hiszpan nie zdobywał bramek, no to Wisła no, nie istniała, a teraz w tym spotkaniu ten ciężar zdobywania goli został rozłożony na drużynę i to jest właśnie klucz do tego, aby Biała Gwiazda w pierwszej lidze odnosiła zwycięstwa i wygrywała. Teraz Kazimierz Moskal, który jest jakby specjalistą od awansów, no bo pamiętamy, kilka razy potrafił awansować do ekstraklasy, powinien jakby sprawić, żeby Wisła w tej pierwszej lidze w ten sposób grała regularnie, no i w tych zaległych spotkaniach odrabiała te straty do Brugbetu. Mam nadzieję, że się tak stanie, no bo miejscem Wisły Kraków w polskiej piłce jest ekstraklasa. No brakuje tych klasyków Legia Wisła czy spotkań Wisła Lech. Zdobywca Pucharu Polski, powiem Wam szczerze, nie zawiódł mnie w tym sezonie w Europie, no bo były pewnego rodzaju obawy, jak pierwszoligowiec zaprezentuje się w pucharach, czy nie będzie kompromitacji. I nie było tej kompromitacji. Były piękne spotkania, zdobyte punkty z Lapi, z Trnawą, no i teraz z Belgami. Moim zdaniem no to było coś pięknego, więc nie było tak zwanego Eurof w tym sezonie. Na szczęście jest coraz lepiej w Europie. Jestem ciekaw, jak Wy oceniacie postawę polskich zespołów w ten czwartek. Jak oceniacie postawę Legii Jagiellonii Wisły? Czy dwa zespoły w tych rozgrywkach grupowych Was cieszą? Czekam z niecierpliwością na losowanie. Co mnie cieszy po tym czwartkowym wieczoru? Przede wszystkim to, że Legia w spotkaniu, którym no jednak grała słabo, potrafiła zwyciężyć, przepchnąć, bo to w Europie liczy się, jest to bardzo ważne. Jeżeli jesteś zespołem klasowym, to zwyciężasz nawet kiedy nie idzie. Także warto tu podkreślić, że Wojskowi zagrali na zero. Jest to ważne, no bo pamiętamy, Legia za dużo tych bramek traci w tym sezonie. Joker Petkart
zdobywa gola, Kramer czy francuski napastnik zawiedli, Gual w roli Jokera również, no to Petkart zdobył bramkę. To cieszy, że jest taka rywalizacja w napadzie, w razie czego są napastnicy, którzy mogą zdobywać bramki. Jeżeli chodzi o spotkanie Jagiellonii, no to jestem rozczarowany, że ten kryzys Dumy Podlasia pogłębił się. Na razie drużyna Siemieńca nie jest w stanie jakby godzić, rywalizować na dwóch frontach, no ale z drugiej strony Ajax to były za wysokie progi, ale również warto tutaj podkreślić, że Jagiellonia no nie była w tej swojej najlepszej dyspozycji w tym dwumeczu, no bo normalnie, gdyby była wzmocniona, no i nie w kryzysie, no to jednak ten remis byłby realny. A tak klub z Amsterdamu udzielił lekcji futbolu Jagiellonii. Jeżeli chodzi o Wisłę Kraków, no to wreszcie drużyna Kazimierza Moskala pokazała, że może grać tą krakowską piłkę, na którą liczymy w tych rozgrywkach pierwszoligowych. Wisełka zdobywała cenne punkty do rankingu tego naszego klubowego. Również tutaj warto podkreślić, że te ostatnie spotkanie wyjazdowe w Belgii pokazało, że Biała Gwiazda może wygrywać nie tylko po golach Rotado. No i mam nadzieję, że to się przełoży na te rozgrywki pierwszoligowe. Jestem ciekaw, jak Wy oceniacie postawę polskich zespołów. Jeśli podobał się Wam mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. Pamiętajcie o tym, aby udostępniać moje materiały. Także zachęcam do komentowania. Dzięki za komentarze u mnie na kanale. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie pojawi się materiał ten zapowiadany o MMA, o Fame MMA, no bo w sobotę zbliża się wielka walka. Najprawdopodobniej zrobię dla Was live'a w sobotę, no i tak pewnie przez najbliższe, no tak kilka dni, przez 8-9 dni na kanale regularnie będą pojawiać się live, nie zapowiedziane. Będą mecze reprezentacji, właśnie kadra Michała Probierza będzie królować i dominować. Czekam na losowanie, zobaczymy, kogo Legia i Jagiellonia wylosuje. Życzę Wam miłego, udanego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.